Jest z nami długo oczekiwany head coach nowego klubu Skra Warszawa. Dzień dobry. Dobry. Skra Fight Club, tak się to teraz nazywa, tak? Skra Fight Club, Nemesis Team, także to jest skomplikowane. Nie jestem head coachem, tylko jestem takim tutaj no osobą, która wspiera, doradza. Jestem z chłopakami jako taki dodatkowy trener. Tu prowadzi Adam Grabowski i Krzysztof Gutowski są tutaj to. Od strony takiej formalnej to ogarniają. Jeszcze Bartek jest jako trener Fabiński. Prowadzi treningi z zapasów. Krzysiek, wiadomo, stójka, Adam jiu-jitsu. A ja jestem taką osobą koordynującą, która pomaga, której się można zawsze doradzić do pomocy. Właśnie. Na razie odpoczywam, mam taki urlop. Urlop nie jest to emerytura, to jest taki bardziej urlop. Muszę odpocząć po ciężkim okresie części swojego życia, które poświęciłem na przygotowywanie zawodników. To prawda i myślę, że to doświadczenie chyba też jest twoje największe, jeśli chodzi o też o międzynarodową stronę, tak? Bo... No, to właśnie była prośba, żeby ile mogę, żebym pomagał ze względu na moje doświadczenie i moją wiedzę, żeby chłopaków wspierać i że mnie potrzebują i no, żeby się czuli bezpiecznie i wiedzieli, że tą wiedzę można zawsze gdzieś przekazać, że nie, tego nie zabraknie. To zacznijmy od początku, bo reorganizacja, odejście z klubu WCA i ta roszady zawodników, one już się skończyły, czy jeszcze gdzieś tutaj trwają? Myślę, że to jakieś roszady będą. Myślę, że to po miesiącu czasu tutaj, kto obserwuje jak media społecznościowe Skry i Unika, no to widzi i skalę jakby osób, które odwiedzają nas i z nami trenują, więc to pójdzie raczej w tą stronę, że będą osoby przybywać. No, a w starym klubie nie jestem w stanie powiedzieć, ale no to tam jakby lata świetności myślę, że są już za klubem WCA. Okej, zostawmy może sam klub WCA, a bardziej bym skupił się teraz na tym, na kogo ty możesz liczyć i kto jest takim zawodnikiem perspektywicznym, żeby, nie mówię na miarę sukcesów Jana Błachowicza, ale powiedzmy na miarę... Przepraszam, że wchodzę w... Nie. Ale to nigdy nie wiesz, bo to może być ktoś, na kogo w ogóle nie stawiasz, a potem się okaże, że odnosi sukcesy i... że myliłeś się bardzo w stosunku do tej, co do tej osoby. Ale powiedzmy z tych zawodników, którzy już dzisiaj mogliby walczyć na międzynarodowym poziomie, bo widziałem dzisiaj i Damian jest Janikowski, i jest Albert Odzimkowski, ale jest też szereg innych. Damian jest zawodnikiem KSW, jakby no po ostatniej walce, kontrowersyjnym przerwaniu, aczkolwiek ja w tej kwestii jakby nie upieram się, że sędzia podjął taką decyzję. Błąd na 100% sędziowski, bo on się może, to klepnięcie było i on się może podpierać tym, tłumaczyć, że to klepnięcie było i inni sędziowie powiedzieli, żeby zrobili to samo. Więc ja od razu wiedziałem, że tego się nie da jakby tej narracji tutaj, którą Damian forsował, żeby to przeforsować, bo oni będą się tym podpierać, że to klepnięcie było, nieważne czy to było przy poprawianiu chwytu, to klepnięcie było i oni mogą je odebrać jako poddanie. Mogli odebrać to jako poddanie. No, myślę, że to już przewertowano ileś razy. Kwestia jest taka, w jakiej formie jest Damian i kiedy Damian wróci? Damian jest w formie takiej podobnej jak jest, czyli może zaskoczyć, a może też być tak, że mu nie pójdzie. No, wolimy tego Damiana, który wygrywa, no ale taki jest sport. Czekamy na jakby rozwój wydarzeń, coś tam się szykuje, ale nie mogę jakby się otwierać, bo na razie jest objęte tajemnicą, ale coś się szykuje i będzie no, w dobrym kierunku idą rozmowy, będzie dobra walka dla Damiana jeszcze w tym roku.
Teraz trochę będzie ci brakować UFC, bo na dzień dzisiejszy chyba nie ma takiego zawodnika, który już w tej chwili wskoczyłby i walczył na chociażby w karcie wstępnej UFC. Znaczy, to ja mam kwestia czasu. Pytanie, kiedy Marian jakby ułoży sobie życie z KSW i pozwolą mu odejść i no, też nie ma na co czekać, swoje lata ma. Jak próbować, no to myślę, że przyszły rok. Czy generalnie czekacie na 2023, tak? Czy po walce z Parnasem już będzie mógł odejść, czy jeszcze coś będzie musiał zrobić? No 2023 byłby taki, no na co czekać. Ale Marian ma jeszcze, ma kontuzję i na ile poważna jest ta kontuzja w tej chwili? To jest nie tyle kontuzja, co po walce obity piszel był niedoleczony, wdało się zakażenie. Zapalenie okostnej, które się jakby przerodziło w stan zapalny i nie doleczył tego, pojechał w ciepły klimat do Stanów, na Florydę i tam pod wpływem treningów, temperatury, wilgotnego klimatu to się zaogniło i poszło na cały organizm. Także musi się najpierw wyleczyć, ma antybiotykoterapię, zaleczyć to i dopiero może startować z treningami. Tydzień, dwa, może miesiąc czekamy w kontakcie, jest pod nadzorem lekarza, czekamy, kiedy będzie zielone światło i startujemy z treningami. Ty w swojej sportowej karierze doszedłeś do tego etapu, gdzie miałeś mistrzostwo UFC z Janem Błachowiczem. I to kariera trenerska. Karierze trenerskiej, powiedziałem? Zawodniczej? Sportowej, dobrze, trenerski. To zapytam ciebie właśnie o Jana Błachowicza, bo trzeba przyznać, że ostatni pojedynek kończył się zwycięsko. Tej współpracy nie dało się przedłużyć, chociażby powiedzmy koordynując jakby. To musi być jakby z dwóch stron, do tańca trzeba dwojga. Wyszło tak jak wyszło, gdzieś tam właśnie słyszę, że w mediach społecznościowych Jan jakoś to opisuje w sposób, że ja zniknąłem, że to tam każdy wiedział, co się dzieje w klubie, jak to wygląda, jaka jest atmosfera, sytuacja. Jeżeli on by chciał, żebym ja tam został, mocno na to naciskał, ja bym został. Natomiast jakby ja takiej chęci, woli jakby nie wyczuwałem, więc... Nie byliście sobą zmęczeni po iluś latach współpracy? Tak, natomiast no nie wiem, może też wynikały te jakieś te jego wypowiedzi, nagrania. Też jest w przygotowaniach, może to był gorszy dzień jakiś jego i po prostu się tam chciał wyładować i nie było na kogo poszło. Poszło na mnie, natomiast no co tutaj nie moim zdaniem nie ma co jączyć tego tematu, niech on się w spokoju przygotowuje, ma swój team nowy, ma gdzie trenować, ma sparing partnerów, przygotowuje się, jest po obozie, z tego tam widziałem. Niech jedzie, wygra walkę i w spokoju jakby te przygotowania, ten kamp zamknie i żeby go nie jakimiś takimi też moimi tutaj wypowiedzią, czy jakimś tym, żeby go nie wytrącać z koncentracji. Ale myślę, że Jan już jest na tyle doświadczonym. No się spotkamy, kiedyś sobie tam pogadamy. Może to jest też tak potrzebne, żeby się troszeczkę zdystansować i dać sobie na jakiś czas odpoczynek. Ale trzeba przyznać, że byłeś jednym z niewielu trenerów, którzy gdzieś do Jana dotarli i potrafiliście utrzymać tą chemię i też myślę, że trudne wyjazdy to też nie jest chyba łatwa sprawa przebywać z kimś przez tyle czasu i gdzieś tam znaleźć jeszcze motywację do wspólnej pracy. Każdy zawodnik jest inny, jak jest Marian, jest Damian, jest Janek. Każdy jest inny i troszkę inaczej do tego podchodzi. Jedni w ogóle nie chcą, żeby się nimi w ogóle zajmować, bo będą siedzieć tam sami w skupieniu, inni potrzebują ciągłej jakby obecności. Inni jakby raz tak, raz... Czy no, to jest... Każdy zawodnik inaczej to przeżywa i... No też trzeba to zrozumieć, jest to jak walka, jest to jakieś tam przeżycie, stres.
Trener też ma stres i też ma presję. Oczywiście, ten trener też ma. No, tak jak ja tam miałem rolę trenera głównego, no to wszystko, co nie pójdzie, to jest na mnie. Inni trenerzy się tam, no, ja tylko dorobiłem to, a reszta to tak, ja... Ja wiem, bo też jest... I to z tego bardzo chętnie korzystali. To przyznam, że tak, że byłeś trenerem, którego rola była mocno niedoceniana. Myślę, że ludzie w większości nie mają pojęcia o tym, jak wygląda współpraca, jak wielotygodniowe przebywanie wspólnie z drugim człowiekiem wygląda też. No, przebywanie z drugim człowiekiem, który zbija równocześnie wagę, koncentruje się na przeciwniku, denerwuje się, przeżywa to, no to tylko to ja się nauczyłem też jakby z tym obchodzić. Rozumiem. Się nauczyłem, kiedy się wycofać, kiedy można przycisnąć, kiedy nie. A jak oceniasz w tej chwili Ankalajewa jako rywala i czy to... Nie, czy... No tak, nie, nie, nie. Ale braliście nie, go już kiedyś pod uwagę? Nie było jakby oceny z mojej strony, jakby widziałem jakieś tam fragmenty urywki walk. No nie przedłużyliśmy współpracy, w związku z tym jakby go nie analizowałem, nie oglądałem. Widziałem fragment walki z Marcinem Prachnią, fragment walki z Thiago. No, na pewno kickboxing bardzo dobry, odwrotna pozycja i moim zdaniem będą Janka wywracać i będą chcieli wygrać walkę przez dominację z góry w parterze ground and pound. Tak będą, taki będzie plan. Oczywiście kickboxing jakiś będzie, natomiast przewagę będą chcieli uzyskać przez zapasy, przez obalenia, przez kontrolę w parterze. Trzeba przyznać... Po tej ostatniej walce, gdzie ta druga runda poszła cała na Rakicza i jakby wniosek z tego, że łatwo w to mu się udało wejść, łatwo obalić, łatwo kontrolować, więc pójdą w tą stronę. A Ankalajew do tej pory nie był takim zawodnikiem, który chętnie wywracał, raczej pracował w większości w stójce i dopiero później przechodził do ataku. Ma, tak powiedziałbym, że nawet trochę podobny styl, jeśli chodzi o walkę do Janka. Chętnie nawet z tego, że nie trzymał, lekceważył, nie czuł takiego respektu przed tymi uderzeniami, przed siłą ciosu Thiago i w ogóle szedł bardzo, bardzo blisko. Zapytam Ciebie o to, czy w tej chwili, powiedzmy, Ty gdzieś masz w głowie, załóżmy, walki Janka, to doświadczenie, przełożenie tego na kolejnych zawodników i w takim samym schemacie, czy raczej jesteś na takim etapie trenerskiego rozwoju, że będziesz w tej chwili analizował wszystko, będziesz ten warsztat gdzieś starał się... No, że na etapie jestem taki, to nie jest emerytura, ale taki urlop na spokojnie da sobie, odpoczywam od tego wszystkiego, są chłopaki, się zajmują treningami, prowadzą, a ja taki pomagam. Więc musi nadejść moment, kiedy coś się wydarzy, żeby wrócić do takiej roli, albo ktoś pojawić, kogo trzeba będzie poprowadzić. Na tą chwilę, tak jak mówię, jestem troszkę z boku, patrzę na to wszystko. Ale nie ma co ukrywać, że załóżmy Marian bardzo Ci ufa, tak? Nie, to tutaj oczywiście będzie Marian, będę pomagał, natomiast na tą chwilę, kiedy Marian nie wystartował z przygotowaniami, tak jak mówię, jestem troszeczkę z boku, troszkę sobie odpoczywam. Czego Ci życzysz teraz w sportowej drodze, karierze trenerskiej, mówię o tej stronie, na powrotu do takiego tak, mocnego? Tak, powrotu do równowagi, powrotu do naładowania baterii, do pełnej regeneracji jakby moich możliwości, jakie tam bym mógł osiągnąć. Słyszeliście. Przyczajony tygrys, ukryty smok, zbiera w tej chwili trener Jotr siły. Mamy nadzieję, że to doświadczenie, które było udziałem jego i tych największych sukcesów polskiego MMA, da się przełożyć bardzo skromnie dzisiaj, bardzo zachowawczo mówię, ale dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Ja też mam taką nadzieję i widzimy się wkrótce. Dziękuję bardzo, Robert Jotr.